Polska 2050 i PSL zawiązały trzecią drogę po to, żebyśmy wreszcie nie musieli mieć wojen na górze, żebyśmy mieli spokój na dole. Bo to jest to, za czym naprawdę najszczerzej i najgłębiej tęskni każdy z nas. Spokojne życie. Spokojne życie. I państwo, które wspiera cię, gdy tego potrzebujesz, a nie prześladuje, dodatkowo dręczy, albo sprawdza, jak mówił Władek, legitymację partyjną już od wejścia z domu na każdym kroku, który robisz. To chore, a my dziś potrzebujemy Polskę uzdrowić. I będziemy ją uzdrawiać, te setki samorządowców, a może i tysiące, których Polska Droga, Polska 2050 i PSL, trzecia droga, wprowadzą do naszych samorządów, oni każdego dnia będą chcieli być specjalistami od waszych codziennych, najmniejszych, najdrobniejszych spraw, na które czasami nie wystarcza czasu i energii zabijającym się między sobą politykom z telewizora. Postawcie proszę na nową jakość. Postawcie na to, że może być normalnie. Postawcie na spokój, na sprawiedliwość, na pieniądze, które służą nam wszystkim, a nie tylko niektórym z nas. Na trzecią drogę w gospodarce, o której mówiłem, bo wielu z nas doświadczyło i poranienia, jakie przyniósł im realny socjalizm przez kilkadziesiąt lat w Polsce obowiązujący, który podcinał skrzydła, który niszczył przedsiębiorczość, który zabijał wolność. Ale mamy wśród nas też tych, których poranił, powiedzmy sobie wprost, nieokiełznany kapitalizm w wersji hard z początku lat 90. I wielu z nas te rany w naszych rodzinach wciąż nosi. Ani jedno, ani drugie nie jest rozwiązaniem. Trzecia droga w gospodarce to człowiek. I tak jak mówiłem, ten, który potrzebuje, uzyskuje pomoc. A ten, który może, który potrafi, może rozwinąć skrzydła. Bo państwo mu w tym pomaga. Bo państwo w tym z nim jest.